Cześć, porozmawiamy dzisiaj o tym, jaki będzie 2024 w polskim game devie. Moimi gośćmi są dwaj eksperci od rodzimego Poletka, dziennikarze. Jednego ostatnio widzieliście, Mateusz Mucharzewski, dziennikarz gram.pl. Witamy. Cześć. I Michał Król, którego też raz mogliście widzieć, polski game dev, Radio Szczecin i czasem jeszcze chyba Gracz Pospolity, jak jakieś pudełko ci się trafi, dobre. No cześć, i Plus Michał. X Extreme, nie? Dzień dobry. No to też, to prawda. Raz na miesiąc można przeczytać, chociaż wysyłka przychodzi z opóźnieniem. To idź do kiosku. No nie po to prenumerowałem, żeby jeszcze drugi egzemplarz kupować, ale nic to. No dobrze, panowie. Na początek pytanie otwarte. Jaki według was będzie ten rok? Bo poprzedni był, można powiedzieć, że dobry, całkiem niezły, z paroma wpadkami. Ale jaki będzie tak ogólnie ten 2024 według was? Może Michał zacznij. No ja chciałbym być bardzo optymistą, ale patrząc na to, co się działo w końcówce ubiegłego roku, to jakie tytuły nas czekają i jaki w ogóle kryzys jest w branży, mam wiele obaw. Będziemy mieli kilka oczywiście dobrych premier, indyków wyjdzie też pewnie mnóstwo, tylko pytanie, czy to się sprzeda, czy studia nie zaczną ograniczać zatrudnienie, nie redukować kosztów, no bo branża w tej chwili nie jest w dobrej kondycji. Z prostych przyczyn, no ludzie nie mają pieniędzy, część nie ma czasu, mamy inflację ogólnie na świecie. Gry nie są tanie, no bo jednak tytuły AA kosztują majątek, a zwykły przeciętny gracz nie stać go na to, żeby kupić sobie kilka tych gier w miesiącu, więc niestety będę tutaj pesymistą, choć wiem, że kilka polskich bardzo dobrych gier na pewno się pojawi. Miejmy nadzieję, że się też dobrze sprzeda. Mateusz, co myślisz? To ja będę bardziej optymistą w tej sytuacji, chociaż zacznę od takiego bardzo pesymistycznego wątku. Jedną z moich zainteresowań jest psychologia i w psychologii eksperci mówią, że my jako ludzie jesteśmy bardzo kiepscy w przewidywaniu przyszłości, tak więc wszystko co powiemy tutaj może się totalnie nie sprawdzić, ale pogrzebmy w tym i zobaczymy co z tego wyjdzie. W mojej opinii jest potencjał na to, żeby to był dobry rok. Ja uważam, że poprzedni był dobry. Oczywiście było ileś tam różnych wpadek i gier, które się sobą sprzedały, czy wyszły kiepskie. No ale umówmy się, przy takiej liczbie premier to jest dosyć naturalne, że będzie tych wpadek dużo. Myślę, że może być dużo wpadek w przyszłym roku. Mam swoich faworytów, chociaż też nie chciałbym od razu mówić, jakie to są tytuły, ale myślę, że z grubsza jest potencjał na to, żeby to był przyzwoity rok. Nie wiem, czy tak dobry jak poprzedni, ale może być całkiem niezły. To wszystko zależy od tego, jak dużo będzie tych negatywnych niespodzianek, bo to, że będą pozytywne jakieś pojedyncze, to nie mam wątpliwości, ale bardziej boję się tych negatywnych historii. To, co Michał mówił z problemami finansowymi spółek, no, na podsumowaniu zeszłego roku mówiłem to samo, że no nie można wiecznie wydawać gier, które się nie sprzedają i niestety to jest problem kilku studiów i spodziewam się, że no kilka firm może zmieść z rynku. Nie chcę też mówić których, bo to nigdy nie wiadomo, ale takie problemy mogą być. Ale tak jak patrzę po liście premier, myślę, że dobrych tytułów nie zabraknie. No, ja powiem, że dla mnie się rok bardzo dobrze zaczyna, bo wychodzi sporo gier VR-owych. To jest jakby jeden z moich głównych obszarów zainteresowań. Wiem, że mało kogo to obchodzi, ale mnie jest akurat 5 tak. Jest 5 osób w Polsce, które... Tak, mnie akurat tak. No, jeżeli chodzi o polskie gry, to może być nawet mniej niż 5 osób VR-owych, nie? Ale ja się bardzo z tego cieszę, bo słuchajcie, w pierwszym kwartale, już w ogóle w styczniu wychodzą 3 gry, z czego jedna całkiem spora, jedna od ekipy, która wydała wielki hit, jeden z większych w ogóle VR-owych, czyli pierwsza z nich to jest Toy Trains, która wychodzi bodaj 16 stycznia, już bardzo niedługo. Potem mamy Bulletstorm VR, chociaż tutaj się boję. Tutaj się boję, że ta gra nie siądzie. Nie? Ale wiesz co, to Incuvo robi, więc oni z portami dojeżdżają. Nie wszystkimi, Michał, nie wszystkimi. Green Hell VR na PSVR 2 to był port z Questa.
To była dla mnie beznadzieja, nie? Totalna. No i też trzeciej grze też chcę powiedzieć, to jest Hunt Together od Carbon Studio. Carbon to jest bardzo, bardzo solidne VR-owe studio, kilka gier w tym co roku wydają, więc... Ale oni tam się chyba z tym Iron VR, dobrze pamiętam? Tak. Znaczy to faktycznie tak, to jest Iron VR, to robi i pod ich tam egidą, nie? Ale oni się chyba łączą, jeśli dobrze pamiętam. No, to prawda, masz rację. No i też jakby znienacka w grudniu się pojawiła wieść o Medieval Dynasty VR, które robi Spectral Games z Katowic, też ma się pojawić w pierwszym kwartale. Więc ja się cieszę, że się VR pojawi. Tak jak mówiliście, ty mówiłeś, Michał, że może być źle, Mateusz tak, że może być dobrze. To ja też ja myślę, że ten rok będzie też dobry. W sumie, bo poza dużymi tytułami też jest dużo. Kilka jest takich mniejszych, takich nawet jak jedna osoba robi, które mogą mocno siąść i namieszać, nie? Ale o tym jeszcze też może powiemy później. No dobra, a mówiliśmy trochę o tym game devie, jakie wy macie plany związane z giereczkowym? Czy jakieś nowe formaty wprowadzacie? Mateusz, trochę mówiłeś w podsumowaniu, że coś chciałbyś zrobić, nie? Ale Michał, czy coś się nowego pojawi od ciebie? Wiesz co, od 10 lat w głowie ciągle siedzi wejście na YouTube, ale to się nie stanie, nie będę się oszukiwał. Przede wszystkim chociażby z braku czasu, ale nie, wiesz, może, ale to jeszcze nic nie wiem. Może dojdzie do tego, że zmienię jedną redakcję na drugą, ale nadal będę się zajmował przede wszystkim polskimi grami, nadal będę grał też w zagraniczne, bo tym też się przecież zajmuję, a jak wiemy, czasu jest mało, więc trzeba zawsze z czegoś rezygnować. Nie, u mnie to będzie, wiesz, ciągle ten sam podcast w radiu, więc u mnie stabilnie jak co roku. No, oby tak było. U mnie bardziej ewolucja niż rewolucja, to bardziej zeszły rok był rokiem nowych formatów, jeżeli chodzi o teksty. Na pewno nie chcę zmieniać redakcji, mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą, bo mam zbyt cieplarniane warunki, żeby cokolwiek zmieniać. Gdzieś mi marzyć, no może nie marzę za dużo słowa, ale chciałbym jakiś podcast, nie wiem czy miałoby to sens i czy by to się udało, ale taki pomysł gdzieś tam mi chodzi po głowie, ale z kimś, bo samemu gadać do mikrofonu to mogłoby być trochę nudne. Poza tym bardziej chcę te formaty, które mam, które są moim zdaniem atrakcyjne, chcę po prostu pisać więcej tego typu rzeczy. Bo jednak zeszły rok, jak sobie podsumowałem, to wyszło, że z reportaży był w sumie jeden, z innego formatu były dwa teksty, z innego trzy. No to jak na cały rok to jest dosyć mało, tak więc chcę jakoś się zreorganizować, żeby trochę więcej tych większych, ciekawszych tekstów pisać. To jest taki mój cel, przynajmniej na styczeń. No ale to wymaga czasu, nie? No wymaga czasu, tak, no ale to jest kwestia reorganizacji i takiego sobie poukładania pewnych rzeczy, żeby te mniej istotne rzeczy zajmowały mniej czasu, a żeby pojawiła się przestrzeń na ważniejsze rzeczy. Mam na to pomysł, żeby nie było, ale czas pokaże, co z tego wyjdzie. No to w tym miejscu chciałbym polecić zestawienie Mateusza na 2024 rok. Polskich gier, 60 tytułów, bardzo fajnie opisane. Tam chyba 7 stron tekstu, wszystkie trailery. Bardzo fajnie to wszystko zgrabnie zrobione. Jest sporo gier, których w naszym zestawieniu, w sensie moim i mojej małżonki, nie będzie. Bo na kilka gier nie czekam, na które ty czekasz. Więc... No w sumie można byłoby zrobić i 100 gier. Tak, to prawda. Znalazłby się materiał, bo jest tego dużo. Też inne pytanie, ile z tego wyjdzie w tym roku. Też prawda, też prawda. No ile, a ile nie wyszło, nie? Bo no to też w ubiegłym roku ja mam w Excelu zapisane, że ponad 330 tytułów na PC-ty i konsole wyszło. Na następny rok lub w niebyt przepisałem chyba ze 180 tytułów, mhm. Nie? Więc... Ja w swoim Excelku, ale ja wiesz, ja tylko PC-t, nie? Mam 160 kilka pozycji, no. Nie? No ale patrząc na to, ile gier wychodzi na PC-ta Steam, ile to było? 14 tysięcy w ubiegłym roku gier? 14 tysięcy tytułów. No i weź znajdź klientów na to, zaciekaw ich, żeby poświęcili na to czas, a nie żeby po godzinie dwóch zrobili refunda, nie?
Jeszcze gra musi być na więcej niż 2 godziny, nie? No tak. Ale to zestawienie Mateusza muszę sobie przejrzeć, bo tu trzeba powiedzieć, że my kiedyś, dawno temu z Mateuszem takie zestawienia robiliśmy. Ja nie wiem, gdzie pierwsze było. Czy pierwsze było jeszcze na HC Gamerze, czy już na Grasz Pospolitej? Nie, na Grasz Pospolitej. 50 tytułów tam chyba wtedy było. Tak, chyba na 50 zatrzymaliśmy. Dobra robota ta była. To nagramy, znajdę to na gramie, tak? Nagram, ja ci tak, podeślę tak, linka dobra. Później. Tak, nie, tam nabiję im kliki, poklikam, Na głównej stronie od razu drugi artykuł był wczoraj. Także tak powinno się. Być, na stałe przypięty. Tak jest, tak jest. No dobra, słuchajcie, no ja jeśli chodzi o ten rok, to nie będę już za dużo mówił, bo jest osobne nagranie, co tam z żoną planujemy, także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wróćmy do naszego poletka, pogadajmy o tym, co u tak zwanych grubych ryb się pojawi, bo na pewno jedna z dużych spółek, no będzie to dla niej kluczowy rok. Może od niej zaczniemy. Eleven Bit Studios. Jak myślicie, czy Frostpunk i Alters siądzie, czy może jedna z tych gier? I co też z Taumaturgiem. Ja bym się o Frostpunka nie bał. Może zacznę. Ja bym się o Frostpunka nie bał. Myślę, że to będzie i bardzo dobra gra, i bardzo duży hit sprzedażowy, który całą firmę pociągnie. To też nie jest mój typ gier. Ja przyznam się ze wstydem, że w pierwszego Frostpunka grałem może z 20 minut i totalnie mi nie leżało. Po prostu nie mogłem się odnaleźć w tej grze. Ale myślę, że to będzie mocny kandydat do polskiej gry roku. Poza tym... No ale Alters... Czy nie uważasz, że to będzie z powodu braku laku? Bo ty mówisz, że dobra sprzedaż. Ja tylko przypomnę, że Frostpunk te... Oni się chwalili 3 milionami sprzedanych gier w 2021, jakoś w pierwszym czy w drugim kwartale. Od tego momentu nic nie wiemy, ile to się sprzedało. Nie? Więc... Znaczy wiesz, wiemy jakie są wyniki finansowe spółki i one są bardzo dobre, znaczy do tej pory były przynajmniej do zeszłego roku, tak więc no to głównie Frostpunk, znaczy nie jedynie, ale w dużym stopniu Frostpunk te pieniądze zarabia, tak więc ja bym się o to absolutnie nie bał i faktycznie Frostpunk i Silent Hill to pewnie będą 2 największe tytuły polskie, które wyjdą w tym roku. Tak więc o Frostpunka się nie boję, o The Alters raczej się nie boję. Wrażenia z pokazów przedpremierowych zeszłego roku były bardzo pozytywne. To robią w dużym stopniu ludzie od This War of Mine, tak więc myślę, że ta gra będzie udana. Nie wiem jak sprzedażowo, no bo to jest nowa IP, ciężko to ocenić, ale jakościowo się nie boję. Traumaturg, też myślę, że to będzie dobra gra. No ciężko ocenić, wiecie, grałem w tą grę na PGA, no i fajnie, no ale bez kontekstu fabularnego, bez jakiegoś zagłębienia się w tą walkę, ciężko taką grę ocenić na pokazie 15-minutowym. Takie a oni też przesunęli premierę tej gry, nie? No przesunęli, myślę, że przez niezwykłego. To Full Theory robi? Tak. Dobrze pamiętam? Tak. No. Tak więc jestem w miarę spokojny, znaczy nie mam jakichś wielkich obaw, że to będzie jakiś niewypał, myślę, że wyjdzie dopracowana, ciekawa gra z klimatem. Nie chcę oceniać, jak to wyjdzie sprzedażowo, bo znowuż nowe IP, też taki klimat dwudziestowiecznej, dawnej Polski, który ciężko powiedzieć, jak usiądzie klientom na zachodzie. Tak więc nie oceniam tego. Najbardziej boję się Indyki, bo to jest jednak tytuł, który wydaje mi się, że póki co wzbudza małe zainteresowanie. Niedawno widziałem jakiś gameplay i w sumie stwierdziłem, że nawet wygląda to ciekawie i nawet chętnie bym w to zagrał, ale boję się, że to nie będzie sprzedażowo wielki hit. Tam zaangażowanie Eleven Bit jest relatywnie małe w porównaniu do innych tytułów, tak więc pewnie wpadki sprzedażowej z punktu widzenia bitów nie będzie, no ale to jest trochę case niezwyciężonego. Tak? Znaczy Eleven Bit na tej grze raczej nie straci, no ale też nie po to wydajesz gry, żeby na nich nie stracić, tylko żeby na nich dużo zarobić. A to się raczej na niezwyciężonym nie uda. Na Indyce pewnie też będzie z tym jakiś problem. Oni początek wydawniczy mieli świetny, no bo i Moonlighter. Nie, to już nie był początek. I Children of Mort, ale chodzi mi, że te 2 tytuły bardzo dobrze, mimo że Indyki bardzo dobrze się sprzedały, nie? One się sprzedały super, wyniki, ale początek, pamiętaj, był dużo wcześniej. Bitcoin, Space.com, Bitcoin.
Tower, Witkop jest najlepszą, Witkop jest najlepszą grą ever. No, powiedzmy, że kontrowersyjna, to lubię. Te pierwsze tytuły to tam jakoś świata nie podbiły sprzedażowo przynajmniej, ale faktycznie Moonlighter i Children of Morta to są duże hiciory i w sumie mam nadzieję, że te kolejne gry, dwie, które powstają w Hiszpanii, które będzie miał w planie wydawniczym 11bit, no będą bardziej tego typu grami, czyli bardziej grami gameplayowymi niż narracyjnymi. One też mają być zapowiedziane, plus projekt 8 ma być zapowiedziany też w tym roku, mhm. Tak więc myślę, że będzie się bardzo, bardzo dużo działo. A jeszcze gdzieś tam jest mobilny Frostpunk, który gdzieś zaginął w akcji, nie wiadomo co się z nim dzieje, ale też pewnie niedługo powinien wyjść. Tak więc myślę, że intensywny rok, nie będzie to rok moim zdaniem z samych sukcesów, że jakieś tam drobne potknięcia mogą być, no ale jeżeli masz tyle projektów, to siłą rzeczy coś będzie wielkim hitem, gdzieś ci nie pójdzie, no nie można wiecznie wydawać hitów, tak więc ogólnie myślę, że to będzie dobry, bardzo intensywny rok dla bitów. No ja jestem ciekaw, czy, bo ogólnie ja z tych wszystkich gier to chyba najbardziej na The Alters czekam, bo jakby Frostpunk też tak średnio mi leżał. Ciekaw jestem, czy będzie rzeczywiście taki black and white, czy będą tam jakieś odcienie szarości w tym. No znając bitów, to pewnie tak. Tak, no oni mocno zawsze stawiali na to, żeby były tam trudne wybory moralne, a tak, tej grze też bliżej This War of Mine, a pamiętajmy, że This War of Mine było gigantycznym sukcesem. Nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał. Zresztą kiedyś wtedy, Mateusz, pamiętasz, jak byliśmy lata temu u 11bitów, to wtedy jeszcze przed wydaniem This War of Mine oni nam pokazywali, ta gra już wtedy wyglądała świetnie. Premiera, pamiętam, taki giełdowa ciekawostka, to jest jedna z chyba z ostatnich takich premier polskich, gdzie faktycznie po wydaniu gry kurs nie leciał na łeb na szyję, tylko bardzo mocno rósł, bo faktycznie mało kto się spodziewał, że spółka, która wówczas te bity, to była firma, która zyski miała okazjonalnie, nagle wydała grę, która była tak wielkim hitem komercyjnym. No to jest w ogóle ich największy hit, bo z tego co pamiętam, Paweł mówił, że tam 7 milionów w sumie. Nie, znaczy może liczbowo tak, ale przychodowo to na pewno Frostpunk jest dużo większy. Znaczy no pamiętam bo droższa gra, nie? Bo droższa gra. No to też, te wykresy pokazywali gdzieś tam moment premiery, no to wykres z War of Mine był taki, Frostpunka był taki, tak więc te różnice były całkiem... No może trochę przesadzam, ale były całkiem spore. Ale wolumenowo to tak, to pewnie to jest najwięcej. No dobra. No to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A jak myślicie, bo już Mateusz wspomniałeś o Silent Hillu. Wyjdzie w tym roku, czy nie wyjdzie? Znaczy ja dziwię się, że nie wyszedł w zeszłym roku, bo pamiętam, że Bluebird Team mówił rok temu, że gra jest już na bardzo takim zaawansowanym stadium pracy, jest blisko ukończenia, tak więc spodziewałem się, że to będzie pewniak. No a tutaj cały rok nie dość, że nie wydali gry, to jeszcze żadnego trailera, żadnego screena, absolutna cisza, tak więc to mnie dosyć mocno dziwi. Niedawno Sony opublikowało takie wideo z premierami na ten rok i tam się pojawił Silent Hill, też jest Metal Gear Solid, remake trzeciej części, który też gdzieś tam ma pojawić. Tak więc no myślę, że już niespodzianki negatywnej nie będzie, że to jest jednak gra, która w tym roku się pojawi i tyle. No ciężko oceniać, bo co zrobi Konami, bo faktycznie to jest taka dosyć dziwna firma i dziwi mnie to, że cały zeszły rok była absolutna cisza, no ale liczę, że no już się nie rozczarujemy. Konami potrafi rozłożyć każdą grę, co doskonale pokazuje seria PS, więc ja do nich nie mam żadnego zaufania i to jest jedna z moich najmniej lubianych w tej chwili firm za to, że zabili moją ulubioną serię piłek. Więc, ale tu Mateusz ma rację, tu wszystkie piłeczki są po stronie Konami, ja podejrzewam, że to oni decydują, co kiedy ma się pojawić, bo pamiętajmy, kiedy Bluebird sam decydował o swoich grach, które tworzył, to tych materiałów mieliśmy sporo. Były trailery, były teasery, były obrazki, oni byli obecni w mediach społecznościowych, było ich widać, a w tej chwili jest absolutna cisza. Ja pamiętam tylko jeden obrazek, no dwa Silent Hilla. Ten, co jest na okładce pudełkowego wydania, co ma być, i ten taki jakiś tam przy moście. I to wszystko. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek cokolwiek pokazali. Ja o tej grze na razie zapominam. Jak wyjdzie, to wyjdzie. A zagrasz w ogóle?
Wiesz co, ja, jak rozmawialiśmy, ja horrorów nie lubię, ale bardzo lubię Bluebird Team ze względu na to, że no, początek, jaki mieli, wszyscy wiemy, to był dramat, ale później tylko szli w górę. Ja bardzo lubię ich gry, skończyłem kilka ich ostatnich gier, każda mi podeszła, bo ja nie uważam na przykład The Medium za horror, bo oni to nazywają tam horror psychologiczny, okej, niech sobie nazywają, ja tego nie traktowałem, horror świetnie, fantastycznie się bawiłem, dwa razy tę grę skończyłem, no i ten Silent Hill tak wie, z tyłu głowy mi siedzi, ale mówię, ja nie lubię horroru, więc nie wiem, zobaczymy. Najwyżej przejdę na YouTubie. To ja jeszcze dodam wątek VR-owy znowu, bo Bluebird się zaangażował w spółkę Played with Fire, nie wiem czy kojarzycie, tam chyba jakieś konotacje rodzinne też były. Znaczy konotacje rodzinne na tym polegają, że inwestorem Played with Fire był, jak na złość wypadła mi nazwa tego funduszu. W każdym razie fundusz zarządzany przez żonę prezesa Bluebird Team, który ma w portfolio dużo różnych firm w przeszłości, no na przykład w Creepy Chair inwestowali, w Incuvo, tak więc to była taka no, temat troszeczkę kontrowersyjny, że jednak żona sprzedaje mężowi udziały w spółce, tak mówiąc, w bardzo dużym uproszczeniu. Oczywiście no jakby to, że są małżeństwa, nie oznacza, że Bluebird nie może kupić tych udziałów, tak? Ale jednak zawsze jest to ryzyko, że no gdzieś tam jakieś relacje prywatne zadecydowały. Aczkolwiek wydaje mi się, że biznesowo, strategicznie taka spółka w portfolio Bluebirdowi może się przydać, tak więc no, myślę, no, że w jakiejś wielkiej kontrowersji nie ma. Ja nie chodziło mi o kontrowersje, tylko ja byłem ciekaw, czy ja jestem ciekaw i bardzo liczę na to, że Played with Fire coś pokaże. Nie wiem, czy wyda, ale czy coś pokaże, bo jedną fajną grę już stworzyli, Mixture VR. Wcześniej też mieli, ale ta wyszła na wszystkie platformy i jest całkiem fajną platformówką. Znaczy ta nowa gra będzie na licencji, którą też niedawno pozyskali. No, tak Twitter spekuluje, że to może być Star Trek. Też jestem ciekawy, czy coś takiego wyjdzie, czy jednak trochę mniejsza marka. Bluebird ma doświadczenia z takimi filmowymi IP, no bo Blair Witch. Też niedawno kupili licencję od Skybound, gdzie się też plotkuje, że to może być Walking Dead. Tak więc no, dosyć ciekawie. Akurat Star Trek tak średnio horrorowy, ale w sumie nie wszystko muszą horrorowe no robić. No właśnie, bo ta gra, o której mówię, od Played with Fire, czyli Mixture, to jest po prostu platformówka, co też jest to zrobili niespotykane w zeszłym roku. Nie jest stara. No ale jakby nie, w sensie najpierw ją wydali, a potem doszło do tej inwestycji Bluebird. Tak, ale chodzi mi chodzi o, mówię to w tym kontekście, że po prostu już potrafią tę grę zrobić, nie? Więc tutaj można liczyć na całkiem przyzwoitą jakość. A oni ją na Steamie wydali? Mixture? No. Wydaje mi się, że też, ale później, bo ona wyszła na Questa i na Pico na 100%. Bo ona miała trafić, pamiętam, na Questa 2 i na pewno na PlayStation VR. To pamiętam, ale czy wyszła, to nawet nie sprawdziłem. Na PSVR wyszła. Tak? Wyszła, tak. Ale na 2. No tak, no. Dobra. Raczej tak. No dobra, a to pogadajmy jeszcze chwilę o tych dużych firmach, ale które wiemy, że raczej nic nie wydadzą w tym roku. I chciałbym najpierw poruszyć temat CD Projektu. Jak myślicie, czy dowiemy się czegoś więcej, czy choćby dat premier i której gry? Michał, może ty zacznij teraz. Wiesz co, po tym jak wydali i teraz się pochwalili, że dodatek Widmo Wolności, no 5 milionów sztuk. Wynik trzeba przyznać naprawdę imponujący, zwłaszcza, że te ostatnie wyniki, jakie oni opublikowali w sprzedaży samej gry, to było, jeśli dobrze pamiętam, 25 chyba milionów, tak? Więc 1/5 graczy kupiła dodatek. To jest fantastyczny wynik. Czy oni coś zapowiedzą? No w teorii powinni, bo jednak musi się coś dziać. Dodatków więcej do Cyberpunka, z tego co deklarowali, nie będzie. I coś z tym Wiedźminem mogą pokazać. Ale na jakim to jest etapie? Wiemy, że mnóstwo mają ludzi. Mnóstwo ludzi jest przekierowanych do pracy nad tymi oni licznymi projektami, bo jak pamiętamy, jak była ta konferencja, gdzie zapowiadali tych Wiedźminów po prostu jeden po drugim. Na pewno nic nie wyjdzie. Nie wierzę w to, żeby cokolwiek wyszło. Myślę, że oni po prostu będą w tej chwili promowali dodatek nadal, wciąż. Może pamiętajmy też, że CD Projekt bardzo szeroko poszedł w promocję ogólnie swoich marek,
czyli żeby cię dochody czerpać z różnych źródeł, nie tylko z gier wideo, więc może w tym kierunku coś się pojawi, jakaś, nie wiem, jakiś serial, kolejny, nie wiem, Cyberpunk and Runners, kolejny sezon, na pewno jakieś gadżety, bo sklep ostatnio zauważyłem, że jak sklep przejęli, no to dosyć mocno zaczęli teraz promować różne produkty, więc moim zdaniem chyba CD Projekt w tym roku pójdzie bardziej w monetyzację, no z czerpania dochodów z innych źródeł niż tylko gry. Ale spodziewam się, chciałbym, bo to pewności nie mam żadnej, że coś o Wiedźminie w tym roku pokażą. No to ja bym nie był takim optymistą. Wydaje mi się, że tego Wiedźmina nie będzie. Wiedźmin nowy powstaje gdzieś około 3 lat, ale nie 3 lat pełnego, dużego zespołu, tylko 3 lat zaczynając od jakiejś tam małej grupki ludzi, coraz więcej. W sumie dopiero teraz ten zespół po wydaniu Phantom Liberty jest duży, zespół nowego Wiedźmina, tak więc no i myślę, że będzie to rok raczej Cyberpunka, raczej bym spodziewał się drugiego sezonu z serialu Edge Runner i myślę, że to byłoby najbardziej sensowne z ich punktu widzenia. Czyli wydać serial, drugi sezon, podbić znowu sprzedaż Cyberpunka, skupić się na tym, a w przyszłym roku ruszyć z Wiedźminem, no chyba, że wpadliby na pomysł jakiejś zapowiedzi na Game Awards na przykład, gdzie jest duża widownia, zrobić się takie duże ogłoszenie, to miałoby sens moim zdaniem. No ale też ciężko powiedzieć, na jakim etapie pracy jest ta gra, no bo w sumie nic nie wiemy, tak więc nie spodziewałbym się, nie chcę wstrzymywać oddechu, bo się jeszcze uduszę na myśl o tym Wiedźminie. Raczej stawiam na Cyberpunkach w tym roku. No zwłaszcza, że oni przecież i Cyberpunk de facto skończyli, na zasadzie wydali w dodatek i de facto ta gra, wydali aktualizację i już nie mają zbytnio przy niej nic do roboty. Gwinta tak samo już, można powiedzieć, porzucili, więc wszystkie moce przerobowe w kierunku Wiedźminów. Ale ja jednak chciałbym, żeby chociaż zapowiedź była, jakiś teaser Wiedźmina. Tak? Myślicie, że dowiemy się czegoś o tym remake'u pierwszej części? Bo to też gdzieś tam w tle wisi, nie? Myślę, że to jest bardzo wczesny etap pracy, że jednak Full Steel to nie jest tak duże studio, oni dopiero kończą Traumaturga, to też jest firma, która wcześniej, nie wiem, z Larianem na przykład współpracowała, tak więc wydaje mi się, że tam jest w powijakach ten projekt. No i tam w ogóle to, wiesz, to trzeba przemyśleć de facto na nowo, bo tam gameplayowo to był, wiesz, coś średniowiecze w porównaniu do tego, co teraz mamy, nie? Więc pytanie, czy zrobią jeden do jednego, czy jednak zrobią to w formie dzisiejszych standardów. O. No, z tymi standardami remake'ów to też można dyskutować, bo różne były te remake'y, nie? Jakby zrobili takie... Pozdrawiamy GTA. Też. No dobra, a słuchajcie, czy myślicie, że w tym roku dowiemy się czegoś o nowej grze polskiego oddziału Tencenta, czyli Techlandu? Doskonale! To już powiedziałeś. Tencent Polska. Tak. Bo oni tam tworzą jakiegoś RPGa w stylu fantasy, nie? Ja dzisiaj o tym myślałem, gdzieś tak się przygotowując mentalnie na to nasze nagranie. I ktoś mi kiedyś mówił, a propos po zapowiedzi tego RPGa, że każdy chce mieć swojego Wiedźmina. Jakby to miał być taki, w cudzysłowie oczywiście, powód takiego projektu. I nie wiem, czy czasem nie mówił mi tego Michał Mielcarek, dzisiaj prezes Draw Distance. Jak on mi to mówił, czyli to musiało być w czasach, kiedy był jeszcze naczelnym Gram.pl, a to było gdzieś z 9 lat temu. Tak więc bardzo, bardzo długo powstaje ten RPG i w sumie czas najwyższy go pokazać, ale biorąc pod uwagę, że on powstaje i nic nie wiemy, to znowuż ja jakoś specjalnie się na niego nie napalam. Ja się strasznie boję, że oni ze względów na inwestora, który ma 67% udziałów, że będą chcieli pójść w gry usługi, czego ja bardzo nie lubię. Dying Light, pamiętamy, oni kiedyś próbowali zrobić z tego sieciówkę, nie pykło, choć nakłady tam były chyba spore, bo pamiętam, że oni na Gamescomie mieli bardzo duże stoisko. Czy dalej będą robić z tą marką? Podejrzewam, że tak, ale ja marzy mi się, żeby Call of Juarez odkopać
z niebytu i zrobić coś nowego, ale to są moje marzenia. Ale boję się tego chińskiego inwestora. Dla nich jako spółki jest to dobra rzecz, bo mają pieniądze, dzięki temu mają jeszcze więcej kontaktów, bo i tak przecież mieli. I podejrzewam, że będzie Dying Light 3, ale chciałbym, żeby też jakieś inne gry wychodziły. Ja przypomnę, że Techland kiedyś robił wyścigi, robił świetne wyścigi, więc ja bym mi się marzył, żeby jeszcze może do wyścigów wrócić. Gry żużlowe. Tak, gry żużlowe, ale Mad Riders było fajne, ale Nailed było super. Ja byłem zakochany w tej grze, no i Call of Juarez, ale to są marzenia ściętej głowy, nie? Jednak tutaj bardziej, zobaczymy zresztą jak w tym roku rynek się zachowa, jeśli chodzi o gry, usługi, bo już się pojawiają głosy od jakichś tam ekspertów, analityków, że ludziom się to przejadło, no bo jednak no ile można, nie? Na zasadzie ile tych gier, usług może wyjść, ludzie nie mają nieskończonej ilości czasu, pieniędzy. No zobaczymy. No dobra, a czy jest ktoś jeszcze, o którym można by tu wspomnieć w tym segmencie, powiedzmy, grubszych ryb? No Flying White Hawk się wystrzelało ze wszystkiego, nie? Oni w jednym roku, Mateusz, ile oni tam, trzy gry? Trzy wydali w jednym roku. No bo to był Evil West. Shadow Warrior 3 i Track to Yomi. Tak, tylko że to była tam akurat nie ich stricte gra, ale taki w ubiegłym roku wydali na Switcha Track to Yomi. No i pudełkowe wersje. No to tam już wszystko po prostu. Co mieli zjeść, to zjedli. No jeszcze Spacepunk był, którego porzucili. Tak. No ale Spacepunk to było no, pudło. A może ja nawet ciekaw... one były w tym samym roku wszystkie cztery. To już nawet nie pamiętam. No ale w krótkim czasie cztery gry, no to jest tak bardzo dużo. No to teraz nie spodziewam się, żeby cokolwiek było w najbliższym czasie od nich, no bo to jednak teraz gry nie tworzy się w tydzień, miesiąc. Co tam, a Movie Games? Movie Games to głównie teraz chyba na wydawniczym się skupiło, nie? No bo War Hospital, o którym wspominaliśmy, to oni wydają oni chyba, nie? Czy nie? Nie, ale przeskok z CD Projektu Techlandu na Movie Słuchajcie, Games. Dobra. No ale wiesz, to jest jakby nie patrzeć w miarę duży gracz na polskim. Za 3 minuty o Simfabik będziemy mówić. A możemy już. Do tego dojdziemy. To ja bym krótko chciał o Playwayu powiedzieć jako grupie. Czy myślicie, że w tym roku też będzie taki złoty strzał, jakim był Contraband Police dla Playwaya? Czy coś takiego wam świta w głowie, co może wystrzelić? A Thief Simulator wyszedł? Dwójka wyszedł. No ale nie też nie wystrzelił tak mocno, nie? Złotym strzałem w zeszłym roku był Kontraband, no nie ma co ukrywać, tam 700 tysięcy egzemplarzy poszło. No. Nie? No i jeszcze House Flipper 2 na konsolę w marcu wychodzi. Więc, no wyszedł na PC do tej pory chyba 250 tysięcy w miesiąc niecało, więc też nie jest zły wynik, tylko jakieś oceny gorsze łapie, ale pytanie, czy w tym roku myślicie, że coś takiego będzie, co wystrzeli, taki złoty strzał? No ja myślę, że są dwaj główni faworyci, no to jest Robin Hood przede wszystkim, który jest blisko już niedługo ukończenia. Przypominamy, że Early Access wychodzi, tak. Nie? No i Faction Free Zone, to jest myślę, że mocny kandydat do takiej sporej petardy, bo to jednak też jest grupa Playway, tak więc w sumie to byłby tak, najważniejszy tytuł. Tych gier oni mają tyle, że aż czasami ciężko wszystko spamiętać. No wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest co roku ta sama liczba, nie? Że około też 60-70 tych gier jest z ich grupy. Ale Kostowski wprost powiedział, że chodzi o to, żeby wydawać dużo i jak się jeden hit trafi, no to wszyscy są zadowoleni. Dlatego nie? Pytam o wasze typy. Ważne dla nich, żeby te gry się w miarę chociaż zwracały. Co do Robin Hooda, okej, z jednej strony patrząc fajnie to wygląda, ale to robi studio, które jest takim studiem, które pracowało przy wielu grach Playwaya na zasadzie dobra, tu trzeba coś zrobić, to idźcie tam, tu trzeba coś zrobić, to idźcie, zróbcie tam. Więc nie wiem, no Playway potrafi zaskoczyć totalnie, no bo kto stawiał na Contraband Police? Kompletnie nikt, nie? Jeśli już to każdy myślał, no Thief Simulator 2 będzie hitem i właśnie House Flipper 2 będzie hitem, a tu mamy takie zaskoczenie totalne i dobrze, niech mają, no kurczę, tam wiesz, fajny zespół, zobaczymy, ale tych gier, no tak jak powiedzieliście, ja tu przeglądam mojego Excela i po prostu ten Playway to mi się wyświetla tu 800 razy po prostu, co tylko przewijam jest Playway, nie? Po prostu losowo puszczam kursor na którymś wierszu i gdzieś w zasięgu wzroku mam Playwaya. No jest tego od groma. I na pewno coś się trafi, tylko pytanie, jak to się sprzeda, nie? No bo ogólnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, branża może przejść w tym roku kolejny kryzys, nie? Więc zobaczymy. Ja tak jak Mateusz powiedziałeś, ja liczę na właśnie Infection Free Zone, bo ta gra ma jedną
po prostu taką czadową, mega super rzecz, że korzysta z tych map, tam Open World Map, coś takiego, jest taki open source'owy projekt, że po prostu możesz grę zacząć dosłownie w swoim domu i zacząć odbijać od tych zombiaków domy sąsiadów, nie? I to jest mega rzecz. I ta, jeszcze taka ciekawostka o tej grze, że Steam zezwolił, nie wiem czy to Playwayowi, czy twórcom, sprzedać 5000 kopii już teraz. Nie? Jako taka zamknięty early access. I to się rozeszło na pniu. Nie? Ja tam wchodzę na drugi dzień i już nie dało się kupić. Nie? No ale tam z tymi mapami to chyba 911 Operator też korzysta tak. Z tego? No. Tak, to jest to druga gra. No, tylko że to jest troszeczkę inny typ gry, nie? Że tam wiesz. Tak, tam, tak, ale świetna, bo ja masz, uwielbiam. Masz wiesz taki klimacik z survivalu, wiesz, że zaczynasz, ja zacznę na przykład w swoim domu, on jest tam troszeczkę na uboczu i tam będzie można odbijać, nie? Do sąsiada, nie? Czy coś. To jest mega dla mnie opcja. 911 Operator chyba jeszcze tego nie miał, ale to druga część, 112 Operator 112, już, tak, już no. Wydaje mi się, że na 100% tą funkcjonalność miał. Z takich rzeczy, które dla mnie są ciekawe, jeżeli chodzi o Playwaya, to jest to, że oni nie tylko idą w symulatory, ale bardzo mocno w city buildery. Tak. I tych city builderów też jest kilka i one zaczną w tym roku wychodzić. Głównie tak. Builders Edge i Builders of Greece. No Greece to może nie wyjdzie, ale jeszcze Edge Chinese ma wyjść. To było chyba Builders. Celestial Empire. Celestial, takiego, tak. Nie? Tak więc jestem ciekawy. A co myślicie, czy uda się po, bo w ubiegłym, to było w ubiegłym roku, były te zamieszania a propos Big Cheese Studio i Cooking Simulatora 2? Myślicie, że wyjdzie w tym roku? Ja myślę, że może wyjść. No, a nie było, faktycznie skupili się ale tylko tam na było tym. Duże zamieszanie, bo pamiętam, było, że było. Prezes Playwaya poprosił o jakiś raport a propos, jak się ma stan gry, a w tym momencie prezes Big Cheese Studio złożył rezygnację, więc tak. A nie było, bo Playway niedawno wypuścił taki filmik o najlepszych grach Playwaya, które zostaną wydane w tym roku. Tam nie było tego Cooking Simulatora drugiego? Wydaje mi się, że nie widziałem tego filmu. Dobra, no nie wiem, a słuchajcie, zapomnieliśmy w ogóle o Holstein, przecież to też jest z grupy, nie? A, no tak, Holstein. Tam no. Przecież Playway dorzucił chyba kilka milionów, nie? Do Sonki dosypano. No Sonka wszystko porzuciła, jeśli dobrze pamiętam. Tak, oni wszystko, tak. No i dobrze. Bo to też może w sumie wystrzelić, nie? Tylko, że to jest to, że tam... Też niewiele ludzi kojarzy w ogóle to z Playwayem takich z zewnątrz. Jak ja tam gdzieś mówię, że tam Playway ma udziały, no to wielkie oczy. Nie? Ludzie, przede wszystkim gracze, ogólnie mało kojarzą studia. Dla nich są tytuły ważne. Nie? Tylko teraz widzisz, bo to jest ten temat, który w ubiegłym roku chyba poruszaliśmy. To, że nam się coś podoba, to nie znaczy, że to się sprzeda. To może być oczywiście dobra gra, fajna, ale to nie znaczy, że to się sprzeda. A teraz wiesz, zależy na to, jak na to patrzysz. Holstein strasznie nam się podoba ze względu na te polskie nawiązania, które tam są. Oprócz tego ten przeskok z perspektywy trzecioosobowej na pierwszoosobową, choć to już w przeszłości w jakichś tam grach było. Tylko czy właśnie, czy to się sprzeda. Ale widać, że zarówno prezes Playwaya, jak i sama Sonka bardzo mocno wierzy w ten projekt, bo jeśli porzuca portowanie innych gier na Switcha, które w miarę tam stabilnie dla Sonki to było, na rzecz jednej gry, czyli tak jakby, no to może źle zabrzmi, ale to jest stawianie wszystkiego na jedną kartę. No i teraz wiesz, zobaczymy co będzie, no ale jeśli Playway włożył pieniądze, no to chyba naprawdę wiara w ten tytuł jest bardzo duża. Ja nie wiem jak tam wishlisty, nie obserwowałem. Wiecie coś może na ten temat? Oni się chwalili czymś? Dobrze to wygląda. Póki co wygląda to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to ja bym się też o ten tytuł nie bał. Ja w zeszłym roku robiłem materiał o Sonce i rozmawiałem z prezesem i też mówił, że nie było dla nich specjalnie opcji, żeby zostać przy portowaniu gier, że ten zespół jest po prostu zbyt doświadczony i zbyt dobry, żeby robić takie relatywnie mało ekscytujące projekty. I to, co mi zapadło w pamięci, to to, że nie ma u nich presji na wydanie tej gry w tym roku. Tak więc liczymy na to, ale ja bym był ostrożny. To jest coś, co się może opóźnić. Oni mają zapewnione finansowanie, mają dobry produkt i jeżeli to będzie miało, produkcja będzie miała trwać miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące dłużej, no to oni to zrobią, byleby wydać dobry produkt. Tym bardziej, że ma być jeszcze jedno demo, które ma pokazać ten taki semi-otwarty świat. Tak więc no, tam jest dużo pracy i myślę, że dużo będzie się o Holstynie w tym roku mówić.
ale czy wyjdzie? Na spokojnie. Pobożne życzenia. Mhm. No dobra, słuchajcie, to chciałbym dwa następne tematy. No ale poczekaj, chwila, co a, dobrze. A People Can Fly na przykład? Oni w tym roku cokolwiek? Bo tam jest, u nich jest tak średnio, przecież to Outriders to do dzisiaj nie znamy, jak to się sprzedało, nie? Mhm. Oni tam chyba nawet ten TM-ów nie dostali. Dobrze mówię? No Bulletstorm, no mówiliśmy. Ale to VR-owy, nie? No to tak... To albo nie, wystrzeli, ja albo bądźmy, się w ogóle nie sprzeda. Bądźmy nie? poważni. O ty. Ja zaraz tutaj wymutuję go. PCF-a jedyny, na co liczę ja osobiście na ten rok, to są jakieś fajne umowy partnerskie, bo oni jednak w dużym stopniu opierają się na dealach z wydawcami, a tej, kto im się wycofało, Square Enix wycofuje, Meta też się wycofała, czy tam wstrzymała póki co, w zasadzie na ten moment mają Microsoft jeden tytuł, tak więc myślę, że jakby tam jakieś fajne deale podpisali, bo tych gier też mają kilka, to myślę, że byłoby ciekawie. Ewentualnie, gdyby zapowiedzieli którąś z tych swoich mniejszych gier, to nie wiem, czy nie po to, żeby po prostu pokazać tytuł światu, żeby gdzieś tam przyciągnąć inwestorów. Ale jeżeli chodzi o nowe premiery, to nie sądzę, żeby cokolwiek wyszło. Dobra, jeszcze muszę rzucić tytułem ze studia The Dust, Inquisitor. Bo powiem wam tak, medialnie odniosłem wrażenie, że ludzie są tym zainteresowani, ale jak ja zacząłem to oglądać, to ja nie jestem w gronie optymistów a propos tej gry. Ona mi się nie podoba. Wiesz, ja grałem w to demo. I co? To jest taki trochę... To było na poziomie Wiedźmina pierwszego, nie? Z lepszą grafiką trochę. Moim zdaniem. Ale zniewaga. Z trochę lepszą grafiką. Nie? Ej, sorry, Wiedźmin pierwszy to jest bardzo dobra gra. Nie teraz. Ale wiesz, wtedy była bardzo dobra gra, nie? Jakby teraz wyszedł ten Wiedźmin pierwszy, no bo to też by dostał takie razy, jak dostał właśnie Inkwizytor. Też dlatego przecież przesunęli, bo ta gra też miała pod koniec zeszłego roku wyjść, nie? Ja na początku... I teraz w lutym wychodzi. Mówiłem, że mam kilku swoich faworytów do negatywnego zaskoczenia, do dużego rozczarowania, co Inkwizytor jest moim zdaniem gdzieś tam na szczycie tej listy, bo faktycznie trąciło drewnem to demo. Ja grałem bardzo krótko, bo ono słabo działało na Steam Decku, ale no, wygląda to tak sobie. Ratuje to tematyka kontrowersyjna, fantazy. Fantazy jest po prostu w cenie i mało jest ostatnio gier. To jest takie fantazy, powiedzmy w cudzysłowie, tak? Średniowiecze. To gdzieś ten tytuł ratuje, ale też obawiam się, że z ocenami może być kiepściutko. Jeżeli chodzi o grupę The Dust, to myślę, że dużo ważniejszym tytułem będzie Serum, bo to jest survival, tak. Survivale są mocne. Ta gra chyba, nie wiem, czy nawet nie ma wyjść z koopem na start, tak więc myślę, że to będzie dużo ważniejsza gra dla nich. Ale Serum w ogóle strasznie mi się... Też jest mi się podoba ten tytuł, ale z Chernobylite od Farmy mi się strasznie... Ta kolorystyka. Kolorystyka zielona. Zielone, żarówiasty, nie? Ale a propos, bo ty Mateusz powiedziałeś, że tam a propos negatywów, to w minionym roku i myślę, że w tym to może być niestety kontynuacja, Madmind Studio, które wydało teraz Paranoid i powiedzenie, że to jest dramat, to jest komplement dla nich. Oni mają zapowiedzianych na ten rok przynajmniej dwie gry. Ten ultra taki brutalny Tormentor i chyba Jin, ale Jina robią chyba na zlecenie czyjeś. Nie wiem, oni widzieją. Jin już jest taki łagodniejszy. Jin już jest taki łagodniejszy w tym. Myślę, jest dla dzieci. No tak, na pewno. Przy ich portfolio tak, ale przecież pamiętajmy, że oni jedną grę nie mogli wydać ze względu na kontrowersje, na to, co... Nie, była zawartość, to Sharp. No Mateusz coś... bardzo żałuje, nie? Że też no, ja mam flashbacki z Wietnamu w tym momencie, bo ja w to grałem na PGA i ja po prostu podszedłem do stoiska i czekałem w kolejce i pani się pyta, czy chcesz zagrać w coś tam. Ja ledwo usłyszałem, mówię, no dobra, no, i wchodzę. Jak zobaczyłem, to mi było tak wstyd, to jest, no po prostu jest żenada. No, to jest dla mnie niepojęte, co ma w głowie człowiek, który stwierdza, że o, zrobię taką grę i to będzie dobry pomysł. Tak, nie, okropnie. A to z tego, co pamiętam, to chyba nawet GOG nie chce tego wydać. Nikt tego nie chce wydać. No, a to już o czymś świadczy, bo pamiętajmy, że jak była ta Agony, to takie ultra, już Agony, nawet nie erotyczne, ale już nawet wchodzące w prawie, że w branżę porno, albo wchodzące wprost,
to Steam tego nie chciał wydać, a na GOG-u to wyszło, nie? To jeśli GOG już czegoś takiego nie chce wydać, kolejnej gry, no to o czymś to świadczy, nie? To musiało być naprawdę grubo. No ja nie jestem jakoś przesadnie wrażliwy, mnie Agony jakoś specjalnie ruszało, nie ruszało mnie Lust from Beyond, Lust for Darkness, ale to było żenujące. Tak jest moja opinia, tak więc no. Nie dziwię się, że Madwimp ma takie problemy, bo to też jest taki przykład. To jest nie pierwsze studio w Polsce, które trafiła im się gra, która dobrze zarabia, to jest Sukubus i nagle 100 strok za ogon. Tak? Tych projektów oni teraz pokasowali kilka, czy tam tak. Strzymali, ale oni po prostu i to robimy, i tamto. To jest totalnie bez sensu. Mogę wam nawet wspomnieć taką w ramach anegdoty. Kiedyś tam lata temu straciliśmy. Można powiedzieć, sprzed wielu lat. Słuchasz mnie? Tak. Możesz kontynuować, ja to wytnę. Na chwilę przycięło. No, się wytnie. W każdym razie jest na YouTubie nagranie z Digital Dragon sprzed bardzo, bardzo wielu lat, gdzie bierze udział ktoś tam z Far 51, ktoś z Techlandu, jest Adrian Chmielarz, jest prezes Reality Pump. Pamiętam, że zapadło mi w głowie, jak prezes Reality Pump, które było po Two Worlds 2 już w takim sporym sukcesie, opowiadał, że on w końcu chodzi do pracy szczęśliwy, bo mają tyle projektów, tam kilkanaście małych, kilka dużych i tak się z tego cieszy. No i pamiętam, że Adrian Chmielarz tak z boku siedział taki, jak to na tego typu evencie trochę wczorajszy i mówi, no to daj znać, jak za rok dalej będziecie istnieć. I faktycznie Reality Pump bardzo mocno się stoczył i dzisiaj studia już nie ma. A to był też między innymi jeden z tam kilku problemów. Tak więc nie dziwię się, że Madmint ma tego typu problemy, bo no nie sądzę, żeby tak należy zarządzać spółką giełdową. No ale wiesz, tych studiów w Polsce, które miały po nawet kilkanaście zapowiedzi, jest sporo, tak? Nie będę mówił tu o Steam Fabric, który w ogóle już nie istnieje, można powiedzieć, tak? Jest wymazane z pamięci przez wszystkich, ale tych studiów było sporo. Za to ja bym chciał też przeskoczyć tak płynnie, niepłynnie Forever Entertainment, bo oni mają teraz w tym roku, ma wyjść chyba Night Slasher Remake, jeśli dobrze pamiętam. W ubiegłym roku wyszły dwie części Front Mission remake'ów. Ja powiem wam, że ja na to studio, oni tam wydają co jakiś czas jakieś gierki. Ja nie wiem, jak u nich ta sprzedaż to wszystko wygląda, ale bardzo mi się podoba to, jak oni istnieją w świadomości graczy, że oni się trzymają tych takich sprawdzonych marek i robią te remake'i. Fakt, że to przez studia zależy, tam Storm, Trident, ktoś jeszcze robi, nie pamiętam. Megapixel. Tak. O, no oni Panzer Dragon remake chociażby zrobili. Więc teraz w tym roku wejdzie Night Slasher. Ja się śmiałem, bo w prasówce, która pierwsza była chyba w ubiegłym roku, było napisane, no, że tam znana, bla, 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 bijatyka, a ja tak siedzę i mówię, ty, ja jestem stary. Ja przeszedłem całą branżę jej rozwój. Miałem mnóstwo sprzętów, ale ja tego tytułu nie kojarzę. Więc nie wiem, czy to już się wyczerpało, to portfolio tych znanych tytułów, które można remake'ować, czy co i co dalej, nie? No bo mówię, Front Mission 1, 2, trójkę robią. Nie wiem, czy to chyba wszystko, co oni zapowiedzieli, nie? Ja mam problem pewien z Forever Entertainment. To jest firma, która fajnie tak historycznie nawet na nią spojrzeć. Oni kiedyś robili gry, które kompletnie nikogo nie obchodziły. Jakieś totalna nisza. Uratował ich Switch, portowanie na Switcha i udało im się szybko wskoczyć do tego pociągu i mieli dobry pomysł z tymi remake'ami. Jak portowanie na Switcha przestało być tak opłacalne, zaczęli robić remake'i i faktycznie Front Mission przede wszystkim to są gry, które bardzo dobrze dla nich zarobiły. Tak finansowo tam oni stoją całkiem nieźle. Mają teoretycznie Panzer Draguna drugiego do zremakowania, dawno temu zapowiedzianego. A, tak, i The House of the Dead dwójkę też. I tak, to są dwa dawno temu, oprócz tego, co wspominałeś, zapowiedziane projekty. Haunted Memories, jeżeli chodzi o własny tytuł, coś takiego powstaje. A to w tym roku chyba może nawet wyjść. Może, mam nadzieję. Jestem ciekawy naprawdę, jeżeli chodzi o ich plany dotyczące tych remake'ów, bo przydałyby mi się jakieś fajne, mocne marki. Dla, moim zdaniem takim wzorem dla Forever Entertainment powinno być studio Night Dive, które swego czasu kupiło Atari za duże pieniądze.
oni robili remake'i z tym Shocka, Quake'a, bardziej takie nawet remastery, jeżeli chodzi o Quake'a, niż remake'i. Tak więc wchodzą w naprawdę duże marki, mają po kilka premier rocznie i mam nadzieję, że Forever pójdzie w tym kierunku. I naprawdę czekam od nich na zapowiedzi jakichś nowych marek, które pozyskają. Bo trochę tego brakuje w portfolio. No dobra. Kropka. Kropka. No dobra, słuchajcie, a czy myślicie, że ktoś, bo chciałbym troszeczkę o tych mniejszych też zespołach, nawet może solo devach, czy myślicie, że ktoś nas zaskoczy w tym roku i czy macie jakieś przykłady takich jakichś ciekawych gier, które gdzieś tam mogą się okazać sukcesem? Oczywiście. Trudno się spodziewać, kto nas zaskoczy. To już no nie tak, będzie zaskoczenie. No, właśnie, no w sumie no, tak, w sumie źle to, że to wyraziłem, nie? Czy ktoś zaskoczy świat, może nie nas, nie? Ja bardzo czekam na nową zapowiedź gry Tomka Ostafina, czyli twórcy Papetury, który non stop nas tutaj podgrzewa jakimiś próbami, tam coś z ogniem i tak dalej. Nie chcę zbytnio on dużo mi powiedzieć, ale pracuje. Dobre jest to, że i ta Papetura się tam w miarę mu dobrze sprzedała i dobrą umowę wydawniczą zawarł, więc ma święty spokój i może te kilka lat poświęcić na tworzenie nowej gry, ale mam nadzieję, że w tym roku chociaż dostaniemy zapowiedź, nie? Bo na pewno nie wyjdzie w tym roku. A z ale tych teraz, takich mniejszych to pamiętam, że jak ta gra się nazywa? Birnard. Ona na PGA też była, o no, takim niedźwiedziu. Karcianka, tak. Trochę karcianka, który ten to, jak on się nazywał? Michał Wikliński, Forumogatka. Tak, no i to pamiętam, że to była taka Sir gra, Mike, która mówię, kurczę, fajny pomysł i to widać, że to jest robione z pasją. Mm-hmm. Takie nie robione na zasadzie, żeby zarobić i zaistnieć w game devie, tylko zrobiona gra jest na zasadzie chciałem zrobić taką grę i ją robię. No ale czy to wypali, to wiecie jak to jest. To wiele tytułów wyszło, których kompletnie nikt się nie spodziewał, że będzie jakikolwiek sukces, a one się sprzedały w fajnych liczbach i twórcy na lata mają spokój z finansowaniem kolejnych projektów. Nie, a Michał, powiedz mi, bo wspomniałeś o Tomku Ostafinie, czy on tą nową grę to też robi na zasadzie, że wiesz, fotki strzela i cyka i potem to animuje? Nie, czy... ja z tego co Tomek mi mówił, jak na razie jeszcze jest na etapie po prostu, ja nie wiem czy on ten pomysł, który ma, czy to już jest końcowe, on robi teraz, eksperymentuje, uczy się pewnych rzeczy, na razie nie bawi się papierem. Bardzo doceniam to, co zrobił z Papeturą, ale uważam, że nie powinien już tego powtarzać, bo jednak robił tę grę, nie? 7 lat robił Papeturę. No efekt oczywiście fantastyczny. Gra jest co prawda krótka, ale jest przepiękna. Jak się ma tę świadomość, zobaczy się ten filmik Making of, który on na YouTubie wrzucił i jak widać, ile to było pracy, ja sobie tego nie wyobrażam. Coś takiego, no 7 znaczy, lat robić jedną grę. Też to zaplanować wszystko, nie? No to już swoją. Duża wyobraźnia. I wychodzi ci gra na 2 godziny i później wystawiasz ją na Steamie, a tu nagle ktoś przejdzie, refund przejdzie, no. Refund przejdzie. Ja w ogóle jestem wielkim przeciwnikiem steamowych refundów. Okej, okay, powinna być taka opcja, ale na przykład pół godziny, tak? 30 minut i możesz wtedy zwrócić, bo Fort Solis, o którym ktoś tutaj wspomniał, bo w tym roku Fort Solis ma wyjść chyba na... Ktoś jest zakochany Xboxa? Przecież w tej grze, nie? Chyba na Xboxa czy na Switcha ma Fort Solis w tym roku wyjść i Fort Solis, ludzie zarzucali, że ta gra jest wolna, tak? I okej, okay, bo są przyzwyczajeni do tego, że w grach, kiedy jesteś w kosmosie, gdzie jest inna grawitacja, inna gęstość atmosfery, kiedy jesteś w ciężkim kombinezonie, to powinieneś móc sprintem biegać, tak? Tylko, że Fort Solis jest grą bardzo krótko, więc jeśli tam oni zmienili to teraz, dodali szybsze chodzenie, ale jakby tam był sprint, to ludzie, jestem absolutnie pewien, żeby kończyli tą grę, wystawiali ocenę i robili refunda, nie? Więc i tak samo Tomkowi Ostafinowi powiedziałem, słuchaj stary, zastanów się, czy robić tak krótką grę, a jeśli robisz tak krótką grę, to może niekoniecznie wydawać się na Steamie. No ale tu jest problem, bo Steam jest największym sklepem cyfrowym na świecie. No i jesteś pod bramką. Dłuższe ekrany ładowania trzeba robić. No ale wiesz, do czego zmierzam, że poświęcasz kilka lat na opracowanie swojej wymarzonej gry, robisz ją samodzielnie czy z kimś, gra wychodzi na 2 godziny, ty ją sprzedajesz, jesteś szczęśliwy, a ludzie bezczelnie przechodzą ją i robią refunda, nie? Ale wystawiłem pozytywną opinię. Co z tego? Nie dałeś zarobić, człowieku. Nie no, 2 godziny to jest za dużo trochę, faktycznie.
No więc to jest trochę słabe i nie wiem, no Tomek sobie na razie na spokojnie grzebie. Kiedy to wyda, nie mam pojęcia. No tak samo jest z tym, jak to studio się nazywa? Unbound Creations, to w Stanach Zjednoczonych mieszka, ale to Polak, który zrobił teraz, Boże, ta gra o dmuchawie, liściach, tak jak wesołe gry robi. On zrobił Rain to Your Parade. Rain on Your Parade. Tak, a teraz wydał super grę właśnie, gdzie facetem biegasz z dmuchawą, nie pamiętam, Leafman, nie pamiętam jak to było. I on tak samo, on sobie też na spokojnie giereczki tworzy bez jakiejś presji, trochę zarobił pieniędzy i takich twórców, no to takich twórców najbardziej lubię. Tak samo jest na przykład z tym NGP Studios, co projekt Dawnfall. Unbroken w tym roku. No, ale projekt Dawnfall, no ale projekt Dawnfall też miał wyjść na konsolę, tak? Na Xboxa i Switcha miał wyjść w ubiegłym roku. Zresztą muszę do Michała napisać, się zapytać, co się dzieje, bo miała gra być w ubiegłym roku, nie ma jej. A Michał, to jest w ogóle, wiesz, to jest wariat. No jasne, wiesz. A w której swojej grze, jak ta gra była, co 64 zakończenia wymyślił i chciał je zrobić, a on jest twórcą samodzielnym, nie? Więc to tak. Jest w ogóle szaleństwo. Ja mówię, człowieku, zrób chociażby było jedno, żeby dało się tą grę przejść, a później ewentualnie rozbudowuj, nie? Z tego, co pamiętam, w Unbroken mają być chyba 3 zakończenia tylko, więc jak ale na Michała, wiesz, to jest malutko, nie? On ambitnie, no. On lubi szeroko i tylko, wiesz, to on musi mieć przede wszystkim finansowanie, tak? On bardzo się poświęca dla tworzenia gier, to jest jego taka pasja, która całe jego życie wypełnia. To prawda. Ja już mu kiedyś powiedziałem, stary, jak wydasz grę, która ci się sprzeda, byś miał mnóstwo kasy, to wtedy sobie zatrudnij ludzi, tak, do pomocy i rób te 64 zakończenia, jeśli masz taką potrzebę, bo wierz mi, że wśród wszystkich, którzy kupią twoje gry, doceni to może 5 osób na krzyż, reszta będzie nawet może marudzić, że tyle zakończysz, że oni mają czasu, żeby ich wszystkie zobaczyć i tak dalej, nie? Ale to jest przykład też takiego fajnego twórcy polskiego, takiego z pasją, tak który jest. Robi, wydaje te gry, i one w miarę mu się tam sprzedają i on istnieje dalej. Znaczy nie? Project Downfall nie robił sam, to trzeba dodać. Tak, ale tam no, te wcześniejsze produkty. Tak, nie? Tak. Sinless, tak. Rolled i ta gra właśnie z 64, nie przypomnę. Jak ostatnio z Michałem rozmawiałem, to on mówił, że chciałby właśnie wydać szybko Unbroken i właśnie zająć się z kolejną częścią Sinlessa. Więc no i zapowiedzieć kolejnych kilka kolejny, gier, tak. Znając go. Dobra, ja bym chciał powiedzieć o dwóch grach. Pierwszą to jest gra, która jest non-stop od, nie wiem, czy 2 lat, roku przynajmniej, na podium Steamowych wishlist, czyli Manor Lords. Manor Lords, czyli taka kompleksowa strategia, taki city builder, tam też będziemy walczyć, będziemy budować to miasto i tak dalej, zajmować się tym samą ekonomią. A to też chyba jedna osoba robi. Tak, to robi Grzegorz Styczeń bodajże, ma ten człowiek na nazwisko. Skryje się pod pseudonimem Slavic Magic. I ta gra już w kwietniu wychodzi. Miała wyjść pod koniec zeszłego roku, ale tam stwierdził, że jeszcze trzeba ją dopicować i w sumie dobrze. No, jeżeli to też wiesz, jeżeli te 10% tych wishlist się przeniesie na kupno, to i tak on dobrze na tym wyjdzie, moim zdaniem. Nie? I mam nadzieję, trzymam za to kciuki. I gra po tym demie, które było ostatnim, już była bardzo dobra. Była taka mega wciągająca. Nie? A ona ma chyba wyjść na Xboxa i nawet nie wiem, ona czy w Game Passie będzie. Tak, już Day One będzie w Game Passie. Nie? No to on, słuchaj, on już jest ustawiony. On już w sumie jest ustawiony, tak, on masz rację, tak. Nie? Już ma pieniądze. Nie powiem, które studio, ale kiedyś była taka informacja, że z Game Passa dostali tyle pieniędzy, że oprócz tego, że mieli stabilność finansową, to zrobili port na PlayStation 5 za tą kasę. No, bardzo dobrze. Wiesz, oczywiście, że dobrze, niech inwestują kasę jak chcą, to wiadomo. O Unbroken już powiedziałeś, bo ja chciałem powiedzieć, bo ja Michała bardzo lubię, więc będę, gdzie mogę, to będę o jego grach mówił. Ale też chcę wspomnieć o takiej też City Builderze. Laisara Summit Kingdom, nie wiem, czy kojarzycie. W tym roku ma wyjść we wczesnym dostępie. Mateusz, w twoim zestawieniu ona była, ta gra. Ja demo z Nextfestowe mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że faktycznie dowiozą ten nawet early access
i będzie można pograć, bo bardzo mi się to podobało. To jest taka gra, taki typ, no w sumie typowy city builder, po prostu setting jest troszeczkę inny, bo tam właśnie jesteśmy w takim podgórską krainą, gdzieś tam szczeble wyżej, coraz wyżej się budujemy do tej góry, aż na samą, na sam, do samego szczytu, gdzie musimy tam kontrolować tam poziom śniegu, czy tam lawiny, coś takiego, nie? Że tam może nas zasypać i wtedy no nowa się musimy budować i tak dalej. Nie? Więc bardzo ciekawy koncept, no mam nadzieję, że dowiozą wczesny dostęp w tym roku. No każdy z nas ma jakieś tam tytuły. Ja pamiętam, no, jak ta gra Maus się nazywa, tak? Ta a to w przyszłym roku dopiero. Myszka, Miki, strzelanie i tak. Oni, wiesz co... Jeżeli dowiozą 2025, to... To nawet nie chodzi o to, bo jak oni zaprezentowali tę grę w roku ubiegłym, światu, to tam w ogóle to było zrobione taki typowy teaser udający gameplay, żeby pokazać, czym to może być. Bo de facto ta gra jest w totalnych powijakach jeszcze, nie? Pytanie, czy ktoś się zainteresuje, ktoś większy, jakiś wydawca wyłoży na to pieniądze i wtedy na spokojnie będą mogli sobie robić. Może już nawet jest taki wydawca, nie? A propos tego teasera, to nie wiem, czy oni nie mogli za dużo też pokazać, nie? Bo jeszcze wtedy Myszka Miki nie była w publicznej domenie, dopiero w tym roku to się upubliczniło, że tak powiem, nie? Że można spokojnie używać, jak się chce. Zresztą był już wysyp różnych takich krapowych rzeczy z Myszką Miki związane. No tak, cieszy mnie też na przykład, że The Last Case of Benedict Fox wyjdzie na PlayStation w tym roku, bo jestem w tym nielicznym może gronie, który uważa, że to była bardzo dobra gra. Ja się bawiłem doskonale. Oczywiście, no to trzeba lubić tego typu rozgrywkę. I uwaga, ja nie lubię rogalików, a gra mnie strasznie wciągnęła. Przeszedłem to całą... To nie jest rogalik chyba, co? No to jest Metroidvania. Metroidvania. No ta... A, przepraszam, macie rację. Tak. Pomyliłem gatunki. I mimo, że nie grywam w takie gry, to przeszedłem, zdobyłem nawet celaka, ale i byłem zaskoczony totalnie tym, że tak wiele osób ją krytykuje. Bo ona nie jest zła. Tam to skakanie, fakt. Z znaczy, tym skakanie wiesz co? Był tam problem. Ale ogólnie ja się świetnie bawiłem. Wiesz co, Michał, na premierę ona miała na PC-ta i na konsolę przede wszystkim miała problemy techniczne. Nie? Ja grałem na Xboxie, nie miałem żadnych problemów technicznych. Wiem, że na konsoli ludzie marudzili, tak? Na komputerze był sztuter, nie? Taki uciążliwy już. No dobra, my pogadaliśmy jeszcze, Mateusz, tobie trzeba oddać głos. No właśnie. Tam siedzisz, tak, siedzisz, tak, no dawaj. Chciałem powiedzieć Maynor Lords, ale już mnie uprzedziłeś. Tylko doprecyzuję, ta gra będzie w Game Passie, ale PC-towy. Tak więc, żebyście nie szukali na Xboxie. Okay. Tak. No i to jest preview, tak więc jakby odpowiednik Early Accessa. Jakiś mniejszy, takich mniej oczywistych gier, które ja bym chciał wymienić, to jest Edge of Insanity, Sanity, przepraszam, które wygląda dosyć ciekawie. To robi Vixa Games, tak więc też dosyć mało znane studio, ale fajny klimat, trochę Lovecrafta, motyw wyprawy na Alaskę, no i wszystkich tam tragicznych rzeczy, które się z Lovecraftem przy okazji dzieją. Oprócz tego Moon Mystery, to jest FPS trochę w klimacie Half-Life'a i filmu Interstellar, robiony przez jedną osobę, ale być może tam jeszcze jakieś osoby doszły, tak więc z takich mniejszych tytułów te dwie rzeczy bym wymienił. Ale Vixa Games chyba i jeszcze coś, kurczę, coś mi kojarzy się, oni tam jakieś gry robili. A to czekaj, to co ty mówisz, to nie jest taki shooter? Moon nie. Mystery, tak. A, no dobra. A to jeszcze muszę wspomnieć o Unables. To jest gra Studio 9 Uns się nazywa, ale to de facto Arthur Hilger robi o lenistwie. I on ostatnio wypuścił genialny trailer. 7 godzin. Po prostu piękne. To jest tak jakby transmisja, na Twitchu i po prostu osoba prowadząca tą transmisję zasypia, nie? I jest tylko muzyka. Genialna sprawa, po prostu świetny pomysł. Strasznie mi się to spodobało. Ja, Michał, jestem zaskoczony, że nie wymieniłeś gry Drive Rally od Pixel Perfect. Oje, wiesz ile jest tych gier, które powinniśmy no ale wymienić? Wiesz, to... Z pamięci jakby, wypadło. No, no, bo to jest, tak. To jest przeniesienie, prawda, gry mobilnej, nie? Nie, no pierwsza część, Drive, to było przeniesienie gry mobilnej, a teraz ta nowa część Drive Rally to jest tak jakby już stricte robiona wyścigówka, bo Drive pierwotnie wyszło na mobilki i było grą z tymi mechanikami mobilkowymi, zbieranie monetek, wykupywanie ulepszeń i w takiej wersji
lekko zmienionej wyszło na inne platformy, a teraz Drive Rally to już jest stricte ścigałka robiona. Ja jestem wielkim fanem, ale czy to wyjdzie w tym roku, to nie wiadomo. Na Steamie jest 2024. Więc no ale wiesz, mnie tam, ja na PC-cie ja mało grywam, ja jednak uwielbiam leżeć, gnić na kanapie, wielki telewizor. Tak, wiem, można peceta podłączyć. Ale jednak ja jestem graczem stricte konsolowym. Albo kupić Steam Decka. Tak, ale szkoda mi pieniędzy. Kurczę, wiesz, tak. Ale wiesz co, teraz ta wersja OLED-owa wcale nie jest aż taka droga, nie? No wiesz, to zależy dla kogo kto ile pieniędzy. Tak, fajne to by było, ja trochę grywam na PC-cie, ale to jest naprawdę... No malutko. No nie mam zbytnio czasu. Mam bardzo dobrego peceta w domu, ale jest u mojego syna w pokoju, więc de facto go nie mam. Więc wiecie, jak to jest. Nie będę mu wjeżdżał i grał. Ale tych gier, no tak jak mówiliśmy, jest setki zapowiedzi, mnóstwo premier przełożonych, mnóstwo gier porzuconych, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, są spółki, które pozapowiadały tych gier od groma, nic się tam kompletnie nie dzieje. One w naszych spisach istnieją, bo po prostu były kiedyś zapowiedziane, ale one nigdy nie wyjdą, bo niektórzy podchodzą z założenia, że jak będzie dobra wishlista, to wtedy robimy. Więc ja te gry w ogóle pomijam, ale za to strasznie jestem ciekaw, tu przeskok taki w ogóle niepłynny, strasznie jestem ciekaw, w którym kierunku będzie szło studio Teyon, które po tym Robocopie teraz, ja się zakochałem w tej grze, po prostu to było idealnie pode mnie ta gra zrobiona i klimatycznie i to jak wyglądała przez Digital Foundry, jak wiemy, czyli ci eksperci od oceniania jakości gier, to oni byli zachwyceni Robocopem. No oni w ogóle umieścili ją na chyba 8. miejscu wśród najładniejszych gier w ogóle z zeszłego roku. Nie? No to też o czym świadczy. Nie? A oni pamiętają, bo Teyon wydał tego Terminatora, który był 7, ale był bardzo fajny na licencji. Teraz wyszedł ten Robocop, który wyszedł fantastycznie też na licencji. I co dalej? Bo pamiętajmy, że Teyon niedawno nawet wyścigi Monster Trucków wydawał, więc oni tak przeskakiwali. I teraz ciekawe, czy oni będą się trzymać tych licencji, czy wydawca znajdzie im kolejną jakąś licencję, czy może będą zrobią Robocopa 2. Pytań dużo, ale ja strasznie mocno im kibicuję, bo oni istnieją w branży od zawsze. Przecież oni chyba jeszcze na DS-a wydawali, dobrze mówię? Na DS-a chyba wydawali gry jeszcze, jak był. Te czy Nintendo DS, przenośna konsola. Oni istnieją od zawsze, nie? No i wiadomo, kiedyś było Rambo. No i to była najniżej chyba oceniana gra na PlayStation 3 w historii, dobrze pamiętam? I zobaczcie, jak się odbili. Tak, nie, ona miała bardzo zły PR, ale aż tak koszmarna nie była. No na mecie miała tam ocenę chyba 3, no to co można dobrze pozytywnego. Ale dobrze, że się odbudowali, nie? Zaczęli robić coraz lepsze gry, coraz lepsze i tym Robocopem postawili sobie bardzo wysoko poprzeczkę i ja mam wobec nich teraz gigantyczne oczekiwania. Może sędzia Dredd, no. Może, a może Robocop 2, a może Terminator kolejna część, albo dodatki do Robocopa, no to zobaczymy. Ja teraz zrobię teraz wyścigi. No słuchaj, może tak być, no Monster Trucka zrobili, one były całkiem fajne, udane, grałem, przeszedłem, polecam. W ogóle ja we wszystkie ostatnie gry grałem, ale ja myślę, że oni jednak dodatki do Robocopa zrobią tak jak było z Terminatorem, a co później zobaczymy, nie? Znaczy ja nie bez powodu powiedziałem, że zrobią wyścigi, bo oni faktycznie robią wyścigi teraz. Tylko, że oni robią, jest... ale to nie są te wyścigi takie symulacyjne? Tak, tak. Taka symulacja, symulacja, nie arcade. Raven aż sam się, Rensport. Rensport. Aż sam się dziwię, że ja w swoim zestawieniu tego nie umieściłem, bo to... Ale to jest tak dużo tych gier, że powiem wam, że jak ja robiłem swoje zestawienie, to ja nawet w ostatniej chwili dopisałem Chimerę, czyli nową grę Creepiger, a więc jednak kurczę, to dosyć dużo studiów. Ale to zmieniło, zmieniło nazwę, nie? No zmieniło tytuł, to Star oczywiście. Star Rapture? Star Rapture, tak. Tak więc łatwo o czymś zapomnieć i faktycznie o tej wyścigówce Teyona zapomniałem, ale robię. Tylko, że wiesz co, jeśli to są wyścigi takie symulacyjne, pod ten target symulacyjny takich prawdziwych fanów symulacji, to nie będzie im łatwo, bo tam to jest konkurencja taka, tam jest kilka tytułów od zawsze. No ale zobaczymy, no słuchaj, niech robią, tak? Ja jednak mimo wszystko czekam na jakąś kolejną grę na licencji. Łudzę się i oszukuję, że jednak będą to najpierw dodatki do Robocopa, a później Robocop 2, nie? Bo to jeśli Nacon ogłosił, że to była
najlepiej chyba sprzedająca się ich gra w tych pierwszych tygodniach w historii, no to też o czymś świadczy, nie? Że im to bardzo fajnie pykło. Fakt, że oceny tam chyba trochę w dół poszły, bo na początku były po 85 na Steamie, a później trochę w dół. Nie zmienia to faktu, że to jest znakomita gra, teraz zrobili New Game Plus. Ja ciągle łudzę się, że w końcu zrobią wybór poziomów, bo chciałbym jednak kotka uratować, który tam w pewnej misji ucierpiał, a ja nie mogłem go znaleźć, więc ale gra fantastyczna. Bardzo jestem wielkim fanem tej ona od kilku lat. I zobaczymy, no, co oni. Oni na pewno mają pieniądze na życie, na utrzymanie, na tworzenie. Tylko nie wiem, czy mogą zrobić coś wyżej niż Robocop. Bo Robocop to jest mimo wszystko gra AA. Ja ją porównywałem w moich zestawieniach nawet do AAA, nie? No cenę miała, nie? Troszeczkę co, AAA. Patrząc po, nie wiem, animacje, no wizualnie wygląda super, ale nie wiem, animacje twarzy i tak dalej, to tam jest jeszcze sporo rzeczy, które można zrobić lepiej. Jak masz pieniądze, to możesz zrobić wszystko lepiej, to wiadomo, nie? Ale to jest ciekawe, czy pójdą w stronę dalej licencji, no bo to jest trzecia z rzędu gra licencjowana, czy raczej coś swojego, no to jest dosyć ciekawe, ale też nie spodziewam zbyt szybko odpowiedzi. Ja na przykład byłem też zaskoczony i to w sumie dzięki tobie, Jezu, mam dwóch Mateuszów. Nie wiem, powiedz Mateusz, na pewno trafisz. No właśnie. No. Chodzi mi o studio Chicken Launcher, które jest to studiem zależnym Awaken Realms i oni w ciągu dwóch lat wydali chyba trzy gry. Co więcej, dwie z tych gier pojawiły się w wersjach pudełkowych na wszystkie platformy, co na małe, nikomu nieznane studio to jest jednak wyczyn. Fakt, że tu zadziałało, podejrzewam to, że Awaken Realms w branży planszówkowej to jest po prostu absolutnie top i podejrzewam, że kontakty zadziałały i tak dalej, ale oni też kolejne gry to studio Chicken Launcher robią. Project Mist to było chyba, tak? Dobrze mówię? Project Mist, tak. jeśli mnie pamięć nie myli. Więc zobaczymy, co u nich będzie, bo dla mnie to też było totalne zaskoczenie. Jak ty mi to podesłałeś, i mówię, co to za studio? Napisałem do Awakenów, a oni piszą, że tak, to jest nasze wewnętrzne studio, sobie robią gierki, jest na luzie i oni fajnie, bo oni mają pieniądze na to, żeby te gry robić. Przyznaję, nie grałem w te gry, tam był Fresh Start tak. I No... O Boże, nie przypomnę sobie tego tu. No coś tam. No Place to Home. I w tym roku wyszła Panorama, która jest takim uproszczonym... Ona w ubiegłym też wyszła. Znaczy w ubiegłym, tak. 2023. Ale w tym też ma wyjść na coś tam, tak. Wyszła i to jest taki uproszczony Dorf Romantic, nie? Aha. Więc to też byłem zaskoczony, że nagle studio, które kompletnie nie jest znane, w ciągu de facto dwóch lat wypuszcza trzy gry, nie? No ale jeśli masz zaplecze finansowe i wsparcie swojego wydawcy, który jest twoim właścicielem, który zarobił miliony na grach planszowych, no to może sobie na takie coś pozwolić. Pytanie teraz, jak to pójdzie dalej, nie? Bo jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Osiągniesz sukces, to nagle poprzeczkę sobie stawiasz wyżej, zwiększasz budżet, a jak nie pójdzie, to jest problem, nie? Więc no zobaczymy. Ale to była taka ciekawostka ubiegłego roku, że studio, dobra, które po prostu kompletnie nikomu nie znane, a oni wydają trzy gry. Nie? To jeszcze ja jedną ciekawostkę chciałem, bo mi przypomniałeś o niej powiedzieć, bo wspomniałeś o Nakonie w kontekście Robocopa, ale Nakon jest też wydawcą w tym roku jednej polskiej gry, bardzo ciekawej moim zdaniem, która się nazywa Taxi Life, a City Driving Simulator, tak. Nie wiem, czy kojarzycie, Simterrupt tak. robi. I oni tam odtwarzają Barcelonę 1:1, żeby już mógł sobie jeździć tam. Chwalą się, że ponad 460 kilometrów dróg, nie? Jest też taka ciekawostka. I ta gra wychodzi już niedługo, bo chyba w lutym? W lutym. Na no. PC-ta i wszystkie konsole, no. No. Także to taka ostatnia ciekawostka ode mnie, jeśli chodzi o gry. No, Nakon ogólnie w portfolio ma sporo polskich tytułów. Oni właśnie tego przecież Robocopa chociażby też wypuścili. I Train Life, ale to też z Interacta było, nie? No i War Hospital za chwilę wychodzi. Tak. No, zobaczymy, jak to będzie. No, ja się boję, mam zainstalowane i boję się uruchomić. Ja nie mogę mówić. Ja na razie nie uruchomiłem, więc mogę mówić, nie? Ale jak będzie, to zobaczymy. Przed chwilą, tam jakiś embargo jest też. A powiedzcie mi, oni zmienili nazwę. Demolish Games, pamiętacie? Demolish and Bully, to oni wydawali takie gry o niszczeniu. I oni tam swego czasu
Chyba to jest chyba też Playway tam u nich ma udziały i oni swego czasu właśnie wybili się na tej grze i teraz zapowiedzieli trzecią część. Ona chyba w pierwszym kwartale tego roku ma wyjść. I z tego co widziałem, wygląda to naprawdę fajnie, tylko że ja się śmieję, bo ja trzy lata temu mogłem nie byłoby kłamstwa, gdybym wtedy powiedział głośno i wyraźnie, nie grywam w symulatory, to nie jest gatunek dla mnie. Ale od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. Tych symulatorów polskich, oczywiście tylko polskich, skończyłem mnóstwo. I jak myślicie, to ma jakieś szanse powodzenia? No bo jednak marka już znana. Trzecia część. Demolish and Bullet 3. To chyba Playway, tak? Oni... Kojarzę tę grę, ale tak szczerze, no nie wiem, no. Nie widzę. Bo te budowlane gry jednak jakoś tam pykają, nie? Polskie, mówię tu o Polsce. Wiesz, sprzedać się pewnie sprzeda, ale raczej moim zdaniem nie wystrzeli, nie? Bo jak patrzę na, tak jak powiedzieliście, jak patrzę teraz na zestawienie, ile tych gier, jakie studia, to jest po prostu za głowę się można złapać. Mhm. To jest nie do garęcia. Z roku na rok tego jest coraz więcej. No dobra. Czy Mateusz, jeszcze chcesz jakąś grę dodać? No idźmy dalej może. Dobra, no gry to już chyba wszystko powiedzieliśmy, na pewno tych gier, tak jak Michał powiedziałeś, też jest, nieraz powtarzamy tu wszyscy, że ich jest po prostu znowu mnóstwo, ale ja bym chciał jeszcze o tym zapytać was, czy będzie można was na jakichś eventach zobaczyć w tym roku, bo wiadomo, mamy te standardowe, czyli będzie PGA, będzie Digital Dragons, nie Pixel wiem, Heaven. Pixel Heaven, no oczywiście, czyli tam się poznaliśmy. Cosplay giełdy z lat 90., czyli Pixel Heaven. Tak. No, ale nie wiem, czy na przykład o DevGamie nie myśleliście teraz w lutym? Ja zawsze jeżdżę tylko i wyłącznie na te główne, ewentualnie od czasu do czasu, jak się uda, to do Kolonii na Gamescom. Myślałem, żeby pojechać do Poznania, Boże, wypadł mi, jak ten cosplayerowy się festiwal komiksu? Pyrkon. Nigdy nie byłem na Pyrkonie. I za co nigdy byś się przebrał? Ja już jestem w tym wieku, że już się nie przebieram. Ja mogę tylko za Świętego Mikołaja. I chciałbym tam pojechać, ale nie wiem, bo tam gry coraz więcej, że tak powiem, się pojawiają. No ja raczej unikam, bo tam jest za dużo ludzi. Ale to nie. Na PGA jest dużo ludzi, a na Pyrkonie jest jeszcze większy tłum. Tylko, że pamiętajmy, że PGA dla prasy to jest dobra rzecz, bo przyjeżdżasz ten dzień wcześniej i jest luźniej. Jest dużo ludzi, wiesz co, w tym roku już nie będzie tego. W tym roku kupujesz karnet za 100 od piątku do niedzieli, a dla prasy masz tylko 2 godziny w piątek rano szybciej. No, trudno, no wiesz, to inwent jest robiony, ma zarabiać, tak? No tak, ja to rozumiem z biznesowej perspektywy, ale dla nas ważne jest, żeby tam były polskie gry, nie? I tych polskich gier jest coraz więcej, tylko że rzadko kiedy na tych eventach pojawia się coś, co może nas zaskoczyć. Coś, czego nie znaliśmy, coś, o czym nie słyszeliśmy. I to jest takie, wiesz, jak jedziesz na 3 eventy w roku i na każdym masz dużą część tych samych tytułów, to tak ja bym chciał coś nowego, nie? Fakt, że tutaj PGA jest chyba numerem 1, bo tam jest najwięcej tytułów polskich pokazywanych. Do rekordu co prawda było daleko w tym roku, ale mimo wszystko tam było kilkadziesiąt tych tytułów i to jest fajne, taka możliwość, żeby pójść i samemu sobie zobaczyć, empirycznie dotknąć i jedynie to stoisko takie dla ultra już indyków, co Fundacja Indie Games Polska zorganizowała, to tam znalazłem chyba 3 tytuły, o których nigdy nie słyszałem, ale to jest związane dlatego, że to jakiś student po godzinach sobie coś tam robił, gierkę, no i chciał ją zaprezentować światu i przyjechał na PGA, bo mógł to zrobić za darmo, no to wtedy... Dlatego, a z takich większych to no zero zaskoczeń, zero, kompletnie. Ja się nigdzie nie wybieram. Znaczy na pewno na PGA będę, jak zazwyczaj jeżdżę i póki co żadnych planów nie mam. No, szkoda. Bo na PGA to żeśmy się przypadkiem spotkali, gdzie ja tam gdzieś tam krążyłem, patrzę, o idzie, nie? No, także to się udało. No bo to wiesz, to wszystko wymaga czasu, zorganizowania, no, pieniędzy. To nie jest tak, że wiesz, nie jesteś znanym youtuberem, że po ciebie limuzyna przyjeżdża, tak, jedziesz i wiesz, i później afery z małolatami, nie, wychodzą. Trzeba się pociągiem tu nic, nie? No.
Ja wam powiem, że chyba najwięcej takich odkryć to ja miałem w ogóle na Digital Dragons, bo tam na przykład odkryłem gierkę, która się nazywa Unboxing the Cryptic Killer. To jest gra, w którą trzeba grać we dwóch. To jest taki escape room, dwie osoby, bo inaczej po prostu się nie da. I wiem, że studio w tym roku coś podobnego wydaje, kolejną jakby część tego. I odkryłem taką gierkę, która się nazywa Byte Bond. Nie wiem, czy to wyjdzie w tym roku. Myślę, że bo tak zapadła cisza od pół roku o tych ludziach, którzy to robią, ale było to bardzo ciekawym tytułem. No ja mam zamiar się wybrać i jeżeli zaszczyt mnie kopnie dostać znowu akredytację na Digital Dragons, to na pewno do Krakowa pojadę. Na PGA to nie mam daleko, bo tam półtorej godziny drogi. Dla mnie wyprawa na Digital Dragons to jest drugi koniec Polski. Więc... Michał, wyprawa ze Szczecina gdziekolwiek. To jest przeprawa. Do Berlina, Berlina jedynie. Blisko. To wiesz, wsiadam w auto i godzina 20 i jestem. No ale Szczecin to niemieckie miasto. To, no. Tak, Stettin. Tylko, że polskie pensje. Mm-hmm. Więc to tak nie działa. Ale morze macie przynajmniej. Tak, ale do Krakowa zawsze lubiłem, bo wyjeżdżałem sobie wieczorem. Zawsze. Wyjeżdżałem wieczorem pociągiem sypialnym, więc się wysypiałem, miałem trochę czasu dla siebie. Rano wysiadałem w Krakowie. Bardzo lubię, w ubiegłym roku niestety nie mogłem być z różnych tam osobistych względów. W planach mam, ale wiecie jak to plany, nie? Planować to ja sobie mogę. A później życie wprowadzi mocną korektę i się okaże, że nie. Na pewno PGA. PGA mam też blisko, bo ze Szczecina do Poznania to jest rzut beretem, to na pewno. Nie wiem jak będzie z Pixel Heaven. W ubiegłym roku pojechałem stricte prywatnie. Było fajnie. Choć było bardzo dziwnie, jak wiemy, ci co byli to wiedzą, że to było... To ma wiedzieć ten wie. No. Ale w tym roku wraca do zajezdni, która podobno jest wyremontowana, odnowiona, więcej miejsca, więcej przestrzeni, więc mam nadzieję, że będzie lepiej, bo to w ubiegłym roku to było... Może Nintendo dotrze? No jeśli będą mieli warunki, bo Nintendo stawia jasne warunki. Tak, wiem. Bo takie ploty krążą, że oni podjechali, zobaczyli jak to wygląda i się cofnęli od razu. Nie? Tak, też słyszałem te ploty, ile to jest w tym prawdy nie wiadomo, no ale wiesz, Nintendo było reklamowane i fizycznie nie było, nie? Więc dlaczego ich nie było nie wiadomo, ale byli na PGA i zauważ, że tam mieli olbrzymie stoisko i bardzo się cieszę, że mimo, że Nintendo ma gdzieś polskich graczy, bo tych jednak lokalizacji to jest jak kot napłakał w ich grach, to fajnie, że się pojawiają na tych eventach, że prezentują te swoje tytuły głośne, bo jakby nie patrzeć na Nintendo, to jest gwarancja dobrej zabawy, nie? A polskich gier na Switcha mamy po prostu od metra i jeszcze trochę, nie? Tego jest tam po prostu mnóstwo. Ja bym chciał jeszcze o jednym evencie wspomnieć, który mam nadzieję, że będzie cykliczny już teraz, nie raz na x lat, czyli CD Action Expo we Wrocławiu, który odbył się, był w ogóle za darmo. Wystawiali się też twórcy gier, były fajne prelekcje na scenie i wszystko było doskonale zorganizowane, to się odbyło w hali stulecia i przede wszystkim właśnie było bezpłatnie. Nie? I mam nadzieję, że na tyle dobrze będą przędli, że będzie ich stać na to, nawet niech to będzie biletowane, nie? Ale że będzie się to pojawiać częściej, bo był to naprawdę fajny event. I... No wiesz, bo pamiętaj, że mówimy tu o PGA, i Pixel Heaven to są imprezy dla ludzi, tak? Digital Dragons to jest jednak impreza bardziej dla branży. Więc w roku dwie imprezy to nie jest tak dużo. Więc jak CDA będzie mogło się odbywać i to Wrocław to też nowe miasto, to nie jest po raz kolejny Warszawa czy Poznań targi, to dobrze, niech będzie. Nie wiem, czy się tam wybiorę. Wrocław bardzo lubię, bardzo ładne miasto. Ale nie byłem, to w ubiegłym roku była pierwsza edycja. Już zapowiedzieli drugą? Nie, znaczy przynajmniej ja nic nie wiem o tym, nie? Nie widziałem żadnego oficjalnego info. A jak była ta impreza pod Warszawą? Jak ona się nazywała? Pax na Darzyn. Mateusz, my tam byliśmy, Pax na Darzyn. No się z tego śmialiśmy. O Jezu. Ale tam, poznaliśmy wtedy dzięki temu prezesa Cubic Games, pamiętam. Tak. Więc no to była impreza taka dziwna, bardzo dziwna. A w Warszawie też jakieś imprezy się odbywają, tam Warsaw Game Expo właśnie. Już chyba nie ma, co?
Tak już chyba nie ma. No. No wiesz, kwestia, to muszą przyjść ludzie i muszą zarobić pieniądze organizatorzy. No innej opcji tutaj nie ma. To jeszcze zareklamuję jeden event, słuchajcie, w Bydgoszczy. Czyli tu gdzieś. O mamo! Na końcu świata. No, nawet dalej i głębiej, nie? Niestety Bydgoszcz to jest jedno z tych miast, które na mojej liście polskich miast, które muszę w życiu zobaczyć i jeszcze nie mam odhaczonego. No to zapraszam to w każdej chwili. No w Bydgoszczy to tam byłem tak na zasadzie, byliśmy przeodem. Ale się źle jedzie. Nie, ja mówię o takim zwiedzaniu, nie? Byłem w to. Tam nie ma co zwiedzać. Jest. Bydgoszcz się bardzo zmienił. A w Zielonej Górze jest, no tak. Oczywiście. Się źle jedzie ze Szczecina i do Szczecina, do Bydgoszczy, nie? Bardzo długo i tego, nie? To byłoby duże poświęcenie, ale wracając, jest tutaj lokalne koło twórców gier, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, jest Bydgoszczy kierunek, który dotyczy tworzenia gier, który zmienił nazwę w końcu na taką, która jednoznacznie na to wskazuje, i oni zorganizowali coś takiego jak Festiwal Indyków. I to w tym roku były po prostu tylko prelekcje, nie? Że gdzieś tam przyjeżdżali ludzie i opowiadali z game devu, nie? I opowiadali, jak tam się te gry tworzy, z czym to się wiąże i tak dalej. I ja bym polecił, bo w przyszłym roku już też będzie i będzie dwa dni teraz, bo teraz był tylko w piątek, teraz będzie piątek i chyba sobota i ja się tam na pewno wybiorę, bo daleko nie ma. Komuś telefon pyka mocno przy mikrofonie. Zabudzenia były. Mateusz, Tak. Dobra, no jeszcze raz powtórzę, Festiwal Indyków w Bydgoszczy, polecam. Jak ale to jest lokalna impreza, tak? Tak, to jest lokalne, tak. No, ale przyjeżdżają ludzie z game devu, bo ja na przykład pierwszy raz w końcu zobaczyłem Damiana Pawlaka. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie przypomniałem sobie. No wiesz, jak to jest, znasz tyle osób, ale często to jest na zasadzie posiedzieć, pogadać. A do Szczecina powróciło po wielu latach. Pogadajmy, pograjmy, jak ta impreza się nazywa? Jest taka jakaś cykliczna. I wiem, że w Szczecinie ma być organizowana i chyba się wybiorę, bo jednak w tym Szczecinie tych studiów trochę jest. Więc zobaczymy, kto się tam pojawi. Ale imprez takiej stricte gamingowej nie ma. I tak naprawdę w Polsce to, ja nie wiem, mówię, nie wiem, czy to jest rynek też. To prawda. Dla takich imprez. Bo jak robisz imprezę w kraju anglojęzycznym, to jest szansa, że ktoś ci przyjdzie nawet z zagranicznych, z krajów ościennych, tak? A tutaj to tak. Choć PGA, no trzeba przyznać, PGA liczby, ilością miejsca, zasięgiem, naprawdę to jest wysoka półka, nie? Digital Dragons jest stricte pod branżę, no, a Pixel Heaven to jest dla maniaków retro, więc. Fajnie, że są takie różne eventy dla różnych osób. Wiecie, że zaskoczony jestem, a e-sportowego coś się w Polsce dzieje? No i IEM chyba w Katowicach jest, nie? Co roku. Ale to jest polska impreza na zasadzie... Nie, to jest chyba międzynarodowa. Ja tam e-sportem się nie interesuję za bardzo, więc nie powiem. No to czyli jest miejsce, no, wiesz, żeby tylko przesytu nie było, tak jak z grami, nie? No dobra, panowie, mamy już prawie półtorej godziny na rozkładzie, więc pora chyba podsumować. Trzeba iść na dwór, śnieg spadł. Tak. Pora trochę podsumować. Nie wiem, Mateusz, czy ty byś chciał podsumować troszeczkę naszą rozmowę, bo tak siedzisz cicho, chciałbym cię trochę zaangażować jeszcze na koniec. No o eventach rozmawiacie, to się do cicho. No, tak. To ja podsumowanie jestem, wiesz, teraz. Ja kiedyś tak jeszcze w ramach tych eventów, ja kiedyś częściej jeździłem, bo kilka razy byłem na Pixel Heaven, ale przyszedł moment, zmieniłem pracę na korpo i momentalnie po prostu nagle nie ma żadnego czasu na takie rzeczy, tak więc sponsorem moich braków wyjazdów jest mój pracodawca i brak czasu. W każdym razie podsumowując cały temat, nadal uważam, że to może być dobry rok, podkreślam może, bo nie wiemy, ile gier się przesunie, ile gier okaże się rozczarowaniem, ale nawet patrząc po tych najważniejszych tytułach, jeżeli wyjdzie Frostpunk i będzie hitem tak, jak się spodziewałem, jeżeli hitem będzie Inflection Free Zone, tak jak się spodziewałem, jeżeli hitem będzie Silent Hill, Traumaturg, The Alters, no to już jest całkiem sporo naprawdę takich mocnych tytułów, a mówimy o produkcjach, które mają bardzo duży potencjał do tego, żeby gdzieś tam na rynku zaszaleć, a też jest kilka gier, które mogą być w swoim segmencie oczywiście hitami. Jest na przykład, nie wiem, Drug Dealer Simulator 2, na którego ja czekam bardziej pod kątem obserwowania,
jak z punktu widzenia Movie Games będzie ta gra wyglądać, bo dla nich to będzie bardzo ważny tytuł. No ten Manor Lords, który też zapowiada się na spory hit. Tak więc czekam na wczesne dostępy, bo tam też mamy bardzo dużo gier, które mogą być ciekawe. Ubot na przykład, jeżeli chodzi o Playwaya, o którym też nie wspomnieliśmy. Timberborn też mam nadzieję, że wyjdzie wczesnego dostępu, a to jest mega hicior. Tak. Forever Skies ma mieć w tym roku koopa, tak więc zobaczymy. W ogóle koop będzie też takim tematem, myślę, że w polskim game devie dosyć głośnym, bo Forever Skies ma mieć koop, będzie obserwować, co z tego wyjdzie. Cooking Simulator 2 ma mieć koopa, Truck Dealer ma mieć koopa, Serum ma mieć koopa, a wiemy, że ten koop na przykładzie Green Hella i Medieval Dynasty robi bardzo dużą różnicę i jest bardzo dużym boostem sprzedażowym. Tak więc myślę, że może być bardzo ciekawy rok. Też są ciekawe rzeczy, o których w ogóle nie wspomnieliśmy. Final Form od Raycon Games, które jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, w jakimś totalnym niebycie. I mam nadzieję, że w końcu ta gra się pojawi. Być może Book of Aliens od Think Tank, też gra dawno temu zapowiedziana. Tak więc no, może być naprawdę fajny rok, ale jest bardzo dużo niewiadomych. Tak więc trochę wróżymy z pusów, ale jednak zachowuję optymizm. No to ja też zachowuję optymizm, więc przegłosowane. I podsumowując, to będzie dobry rok. I tego może się trzymajmy. Może być, pamiętam. Ja mam, dobrze, ja ty mówisz może, ja mówię będzie. Ja mam nadzieję, że będę się mylił i że moje złe myślenie okaże się błędne. Dobra. Bardzo aczkolwiek tylko gwiazdka, jeżeli za rok się spotkamy na podsumowaniu, to myślę, że ten temat typu zwolnienia, zamknięcia studiów może być dosyć często poruszany. Tak no więc niestety. Miejmy to z tyłu głowy, że wyjdzie wiele fajnych gier, ale mamy ponad 500 studiów w kraju, tak więc tam jest duży potencjał do tego, żeby u wielu ekip były jakieś większe bądź mniejsze problemy, ale trzymam kciuki, żeby tego było jak najmniej. Trzymajmy się tego, że będzie dobrze. No. Oszukujmy się. Oszukujmy się. Jeszcze ten jeden rok chociaż. No dobrze, to było tyle z naszej strony. Ponad półtorej godziny fajnej rozmowy o najbliższym roku w polskim game devie. Moimi i Państwa gośćmi byli Michał Król. Dziękuję. I Mateusz Mucharzewski. Dziękuję. Dziękujemy pięknie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.